Cześć, witajcie. I teraz tak. Na wstępie przypominam wam, że od 6 lutego jestem królem Królestwa Śląskiego. I tak jak obiecywałem, trzeba zapewnić, żeby zostać królem, to trzeba mieć dużo pieniążków. I tymi pieniążkami odbudować swój kraj. Ja te pieniążki właśnie w tym momencie skompletowałem i za niedługo będziemy mogli tymi pieniążkami swobodnie rozporządzać tutaj w Mysłowicach. I ja z tej kwoty to sobie tylko wezmę malutki kawałeczek, a resztę wszystko wydam tu w Mysłowicach i zachowam się jak taki katalizator, tak jak mówiłem. Zabieramy tam, a przepuszczamy przeze mnie i wykonujemy pracę w jednym miejscu i tutaj budujemy nowocześnie, ekologicznie, prozdrowotnie. Najważniejsze to jest to, żebyście wy pracowali krócej, po 6 godzin i za te 6 godzin zarabiali kwotę przynajmniej około 3000 zł. I to jest realne do osiągnięcia. Do tego nie będziecie obłożeni podatkami. Jakby do tego zmierzamy. Do tego pułapu. Bo trzeba mieć, bo to jest proste w sumie do zrobienia przy moich możliwościach. I to tak na start. I teraz tak, tutaj wam pokażę. Dzisiaj wpłynęło do prokuratury w Mysłowicach. Prokuratura rejonowa w Mysłowicach, 41400 Mysłowice, ulica Mikołowska 4A. Wniosek o odszkodowanie. Imieniem własnym wnoszę o odszkodowanie w wysokości 15 milionów złotych za bezprawne umieszczanie mnie dwukrotnie w szpitalu. W dniu 6 lutego 2017 roku rozpocząłem prowadzenie działalności gospodarczej, której przedmiotem był konsulting, a już 10 lutego 2017 roku policja w Mysłowicach umieściła mnie w szpitalu przy ulicy Korczaka w Katowicach. Przebywałem bezprawnie w wymienionym szpitalu do dnia 3 marca 2017 roku. Ponownie umieszczono mnie w szpitalu przy ulicy Korczaka w Katowicach w dniu 5 marca 2017 roku. Przebywałem tam również bezprawnie do dnia 24 marca 2017 roku. Zostałem i tym razem przywieziony przez policję. W tym stanie rzeczy za bezprawne przetrzymywanie mnie w szpitalu, brak możliwości prowadzenia działalności gospodarczej, żądam odszkodowania w wysokości 15 milionów złotych i żądanie to jest uzasadnione z mojej strony. Bo ja takie pieniążki, nawet nie takie, dużo większe pieniążki bym był w stanie zarobić w tym czasie. Bo to jest 2 miesiące, rozumiecie, mojej roboty, kiedy ja mogłem się opakować już wcześniej jako wasz przedstawiciel. Ja jestem po prostu przedstawicielem handlowym. Taki nowoczesny król, który właściwie wojuje jedynie rozmową, o. Bo to takie proste. Naucz się rozmawiać i wiedz z kim porozmawiać kiedy. Dlatego w najbliższych dniach nastąpi moja koronacja, oczywiście będzie dostępna na YouTubie. Żeby nie robić zamieszania, to na chwilę obecną wszyscy pozostają pod wpływem konstytucji, która została ustalona wcześniej. I wszyscy prawa są na Śląsku, jakby wszyscy róbcie dalej sobie to samo, co robicie do tej pory, jakby wasze życie się nie zmieniło jeszcze. Możecie, żeby się zmieniło szybciej, możecie mnie troszeczkę wesprzeć i w pierwszym filmie macie numer konta oczywiście. Jeśli popieracie to, żebym to ja został waszym przedstawicielem handlowym, jeżeli uważacie, że to moje zdolności sprzedażowe są na najwyższym poziomie i to, bo ja działam tak czy siak i tak będę działał w waszym interesie i swoim własnym, bo Mysłowice stają się w tym momencie stolicą nowego królestwa, a ja w stolicy żyję się po prostu troszkę lepiej, bo ja sobie tą stolicę odbuduję własnymi pieniążkami. I pieniążki już mam, cakiewkę już zapełniałem, no troszeczkę. To znaczy mam, nie mam, w sensie ja wiem, że tą sprawę wygram na tej zasadzie, a kwestia tylko jest kwoty, jaka zostanie ustalona.
A wiem, że mogę się ubiegać o dużo więcej, bo moja wiedza jest cenna. A 2 miesiące to jest kupa czasu. I teraz tak, żeby właśnie tak mówiłem, z tym zamieszaniem nie było, to ja wam tutaj tylko puszczę dla przypomnienia, żebyście wiedzieli, co to jest. Okej, przyznaję, konstytucja to nie jest lektura wciągająca jak kryminał Larsona albo Wiedźmin Dziki Kon. Ale wpływa na twoje życie znacznie bardziej niż sobie wyobrażasz. Poświęć minutę, by zrozumieć dlaczego. Ludzie wymyślili konstytucję, żeby wzajemnie zapewnić sobie wolność. W historii było wiele postaci, które same decydowały o wszystkim, nie licząc się z potrzebami innych. I pewnie niektórzy byli zadowoleni z takich rządów, ale większość ludzi cierpiała. Dlatego wymyślono sposób na zabezpieczenie każdego, współczesną demokrację i prawo. Demokracja jest jak mecz piłki nożnej. Dwie drużyny mają różne cele, ale obie muszą grać według wspólnych zasad. Te zasady to prawo. Nie możesz kopnąć przeciwnika, ale masz też pewność, że gdy on kopnie ciebie, dostanie czerwoną kartkę. Prawo można oczywiście zmieniać. Są nawet tacy, którzy woleliby piłkę bez spalonego, ale zmieniać na pewnych zasadach. Bo jeśli pozwolić na branie piłki pod pachę, to z futbolu zrobi się rugby. I tu dochodzimy do konstytucji. To takie prawo nad prawami. Ogólne ustalenia, które mają zapewnić jedno, że nikt nie będzie brał piłki pod pachę. Konstytucję, rzecz jasna, też można zmienić. W końcu to, że gramy w piłkę nożną, jest tylko umową. Ale na wybór nowej dyscypliny muszą się zgodzić wszyscy grający. Piłkarze silniejszego zespołu nie mogą o tym zdecydować sami. No, chyba że nie są piłkarzami, tylko zwykłymi osiłkami myślącymi wyłącznie o sobie. Jeśli chcesz wiedzieć, dlaczego żaden wynik wyborów nie jest z automatu zgodą na zmianę konstytucji, kliknij w nasz następny film. I tak właśnie. Także konstytucja jest bardzo ważna i szkoda, że została pogwałcona w tak wielu punktach, o czym możecie posłuchać w materiale moim, w poprzednim tam gdzieś tam, w mojej przeszłości. I teraz tak, żebyście wiedzieli, na czym polega proces, żeby szybciej dołączyć do Królestwa Śląskiego, to wy musicie po prostu zacząć oglądać te materiały tam od początku i dowiedzieć się, co się w ogóle wydarzyło i co zaistniało się, żebyście zrozumieli, dlaczego my jesteśmy teraz w takim punkcie, a nie w innym. To jest jedna sprawa. A druga sprawa to jest taka, że żeby nie mieszać, to my tutaj pozostajemy na Śląsku na razie, żeby się to wszystko nie rozsypało i żeby nie było chaosu, to zostajemy pod wpływem prawa. Ale osoby, które przystąpią do oglądania mnie, które zdecydują się, żebym to ja był ich przedstawicielem handlowym, czyli moi subskrybenci, będą mogli korzystać z zasad, które ja ustalam. I jako, że ja jestem królem i mogę ustalać sobie zasady swobodnie i rządzić wami, to jako król przede wszystkim legalizuje w całości marihuanę, która jest dostępna dla każdego i każdy może sobie hodować tyle krzaczków, ile chce. I za niedługo zaczniemy produkować medyczną marihuanę i tą medyczną marihuanę będziemy sprzedawać w różnych krajach, różne leki oparte o marihuanę. Także zapraszam wszelkich farmaceutów do współpracy, bo pojawią się nowe produkty na rynku w niedługim czasie. Także pamiętajcie, moje zasady są ponad prawem w tym momencie, bo my mamy suwerenność i autonomię Górnego Śląska. Bo jest Górny Śląsk i Dolny Śląsk, ale Dolnego Śląska nie znam. Nie będę się mi tam wpieprzał. Chyba że będą chcieli do mnie dołączyć, to oczywiście zapraszam. I tym samym tutaj, żeby też ułatwić sprawę z tym dołączaniem, to zmieniamy nazwę. Jestem królem, ale symmetry.space. Zmieniamy to na nazwę tej samej organizacji, żeby było jednolicie i łatwo i przyjemnie. I każdy będzie mógł do Symetrii z czasem dołączyć. Czyli cała Polska zostanie z czasem wchłonięta, a później Unia Europejska, a później cały reszta świata. Bo tak to w tym momencie wygląda i działa.
Także jako, że moje pomysły są innowacyjne i proekologiczne i prospołeczne, to za niedługo też dostaniemy duże dofinansowanie pewnie z Unii Europejskiej. Postaramy się o to, żeby nas wsparli szybciej, żeby szybciej zaistniały te zmiany, o których mówię. A ja jako ekspert od cyberprzestrzeni postanowiłem, że właśnie taką szczepionką miłości was troszeczkę naprawię. I zabezpieczę przede wszystkim moją córkę i planetę, czyli naprawię błędy poprzedników. Bo co by nie było później, to będzie i tak lepiej. Bo ktokolwiek zawsze z was, nawet jak cokolwiek mi się stanie, to każdy z was będzie miał te same, jako równe społeczeństwo, będziemy razem decydowali o tym, co chcemy, a czego nie chcemy, o, na tej zasadzie. Zresztą zasady macie opisane tam w pierwszym filmie, i do którego możecie wrócić. Może teraz będzie wam łatwiej go zrozumieć, co się dzieje. Bo słonia trzeba jeść po kawałku. To jest ważne. No i co? Macie po prostu do wyboru. Albo będziecie słuchać mnie, albo będziecie słuchać tych w Warszawie. Jakby... Wasza brocha. Ja wam się nie wpierniczam w życie. Wy się nie wpierniczajcie tylko w moje życie i będzie w porządku. A ja nie robię nic złego, bo tylko pomagam ludziom. Sprzedając ich, promując, edukując, informując, rozwijając. Tylko dzielę się wiedzą, nic więcej. I tak jak wam mówiłem od samego początku, wiedza to władza. A jak ktoś ma wiedzę światową i jest tego pewny, no to może mierzyć na cały świat, tak? Od samego początku. A wy możecie mnie w dowolnym momencie sprawdzić i tyle. I to takie proste, done. Skończone. A tego szpitala to nie przewidziałem. Szczerze. Myślałem, że sam zarobię te pieniążki. I to dużo więcej planowałem zarobić pieniążków. Bo dużo szybciej planowałem, żeby szczepionka się rozniosła. A przez to, że zostałem ubezwłasnowolniony, to teraz mam troszeczkę utrudnione zadanie, bo zostałem odcięty od wszelkich możliwości finansowania własnego. Nie mogę już wziąć żadnego kredytu, bo mam zaległości w spłacie rat z poprzednich kredytów, które miałem zaciągnięte, bo 2 miesiące nie pracowałem, nie zarabiałem i nie płaciłem kredytów, bo byłem zamknięty, bo została złamana konstytucja. I decyzję podjął jeden policjant i jeden lekarz. Bogowie się znaleźli, rozumiecie? Tacy... Takie trochę, no... No wiecie, nie... Nie fajne, jak ktoś o mniejszej wiedzy was ocenia i skazuje was jakby wyrokiem. I niby żyjemy w wolnym kraju i państwie prawa. A rządzi nami przecież prawo i sprawiedliwość. Widzicie, jakie prawo i sprawiedliwość rządzi w tym kraju. I co mogę powiedzieć więcej? No, na pewno będzie lepiej, będzie wesoło, będzie kolorowo. I szczególnie Mysłowice, tutaj jako nowa stolica, w pierwszej kolejności odczują. Ja będę się starał więcej tych milionów zgarnąć w krótkim czasie. I te pieniążki tutaj będę wydawał w Mysłowicach w pierwszej kolejności. Chyba, że nawiążę tam współpracę z innymi miastami. Ale tak jak powiedziałem, chciałem się skupić na małym kawałku, więc zaczynamy od samych Mysłowic, więc cała pierwsza kwota, która jest, będzie wydana w Mysłowicach. A co się wydarzy w międzyczasie, to nie wiem, no bo tworzę historię na bieżąco, bo historia to ja, bo wasza przyszłość to moja przeszłość. A ja jestem postacią historyczną, bo przejdę do historii jako ktoś, kto miał plan, a był kopany i bity przez społeczeństwo i przez wszystkich i uznany za wariata.
A okazało się, że to nie on zwariował, tylko cały świat jest zwariowany i on uważa, że jest za bardzo zwariowany i za bardzo niebezpieczny. Jako ekspert od cyberprzestrzeni wiem, że każdy może posiąść wiedzę taką jak ja mam, bo jest dostępna powszechnie w internecie i każdy może sobie zbudować swojego drona mieć i poprowadzić go jako profesjonalny gracz. A wyobraźcie sobie taką armię dronów i to nie jest fikcja, tylko to jest, się staje realność i takie cyberwojny będą popularne, przepraszam, denerwuję się przy takich wystąpieniach, jeszcze nie jestem gotowy do tej roli, cały czas dojrzewam, z każdym dniem coraz bardziej. Też musicie mi jakby dać do tego dojść, no a też będzie łatwiej, jak już będę miał koło siebie asystentów, którzy będą mnie wspierali, którzy będą pomagali mi, przygotowali te wystąpienia i pomagali mi się opakowywać lepiej. No i kiedy już zaczniemy w ogóle działać i funkcjonować w normalnym składzie. A tak jak pamiętacie, cel tej mojej gry jest jasny i prosty, polega tylko na rozmawianiu ze mną. Tyle. I jedyne co musicie robić, to jak chcecie, żeby szybciej to się stało, to oglądajcie mnie na YouTubie i patrzcie mi na ręce, co robię i dlaczego tak robię. A ja wam pokażę, jak to się robi, jak to się powinno robić lepiej. O. Przyjdź do mnie z zapytaniem, a ja ci pokażę, jak to zrobić lepiej. O. I to wszystko. Na tą chwilę w kwestii politycznej. Coś jeszcze chyba chciałem tam sprawę, no ale ten. Ale nie, z polityki to już na tyle by było. A z polityki to jeszcze ja mam tutaj, żeby poznać, a nie, to nie ta gazetka. To jest też nie ta. Taką gazetkę kupiłem specjalnie, żeby poznać naszych dzieje wspólnoty Europy. Dzieje wspólnej Europy. Sojusze, imperia, utopie, wodzowie, marzyciele. Żeby się dokształcić, żeby skutecznie dokonać tego podboju mojego, to taki pomocnik historyczny sobie zakupiłem w cenie 24,99 i zostało to wydane przez politykę. Także ja polityką się interesowałem od właściwie 5 roku życia, od momentu kiedy poznałem Adolfa. Cześć Adolf. I zawsze marzyłem sobie, żeby jak Adolf, czy tam Napoleon, czy tam inna osoba, jakiś Xerxes, czy ktoś tam podbijać światy i zawsze realizowałem swoje marzenia w wirtualnej rzeczywistości, więc w momencie, kiedy ta technologia zaczęła budować się na Ziemi, jak sami widzicie, dostałem pełnego pokera i mogłem wyłożyć swoje karty i zaistnieć. I tym właściwie zakończymy ten materiał. To orędzie królewskie.